Ostatnio tak Bóg mi położył na sercu właśnie ten temat krzyża i temat tego, jak krzyż i to, co krzyż za sobą niesie, jest tak naprawdę rozwiązaniem wielu problemów w naszym życiu. Wielu problemów w życiu ludzi, którzy są też wokół nas. Wiecie, i bardzo przez ostatnie chyba 2 tygodnie cały czas chodzą mi po głowie te słowa, które apostoł Paweł powiedział, że nic innego uznałem nie znać między wami, jak tylko krzyż Chrystusa. Że to jest jedyna rzecz, która dla mnie jest ważna. Wiecie, i jak popatrzymy na to, w jakim kontekście on te słowa powiedział, to tak wiele nam mówi, bo Paweł po prześladowaniach w Macedonii udał się do Aten. Przyjechał do Aten, gdzie czekał na Sylasa i Tymoteusza i widzi to miasto, w którym są ci wszyscy ludzie. I jak wiecie, Grecy mieli upodobanie i lubowali się w tym, żeby mnóstwo gadać i spierać się i różne filozofie i nie tylko. I mieli wiele do powiedzenia. Biblia o nich mówi, że w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, w 21 wersecie jest powiedziane, a wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. Po prostu to było ich, wow, to pogadajmy o tych filozofiach, o tych różnych trendach, o tym, co się dzieje i w polityce, i w biznesie. Po prostu tylko gadać. Na nic innego nie mieli tyle czasu, jak tylko opowiadanie. I wiecie, i Paweł zobaczył to miasto i zobaczył ludzi, którzy byli chętni do tego, żeby rozmawiać. I co Paweł robi? Jak to Paweł? Otwiera swoje usta i zaczyna rozmawiać. I zaczyna mówić do nich. I wiecie, to jest ciekawe, że on przyszedł do nich, zaczął mówić im o Bogu, a oni do niego mówią w 20 wersecie, kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi. Powiedz nam o tym Chrystusie, powiedz nam o tym Bogu, o tym, którym opowiadasz. Chcemy więcej na ten temat wiedzieć, chcemy poznać to, kim On jest. Zacznij od początku, bo my nic nie wiemy. Nie mamy pojęcia, o czym ty mówisz. Dlatego proszę, zacznij i powiedz nam wszystko tak, jak jest. I wiecie, i Paweł jest ciekawy, jak on zaczyna to nauczanie, zaczyna mówić do nich, słuchajcie, ja widzę, że jesteście ludem bardzo religijnym, ludem, który poszukuje Boga. Jest tak, przechodząc po tym mieście, zobaczyłem tak wiele różnych posągów, wiele bożków, które macie tutaj, którym oddajecie cześć i chwałę, bo widać, że szukacie, że chcecie doświadczać Boga, chcecie widzieć Boga. Ale zobaczyłem jedną rzecz. I to jest niesamowite. On potem od 22 wersetu o tym mówi. Zobaczyłem jeden posąg dla nieznanego Boga. Dla Boga, którego nie znacie. I to świadczy o tym, jak bardzo jesteście poważni w tym, co robicie, w tym, żeby oddawać cześć Bogu. Bo na wszelki wypadek, gdyby pojawił się tutaj jakiś Bóg, któremu nie zbudowaliście jeszcze posągu żadnego, to zawsze macie wymówkę mówić, o, ale Boże, to jest dla Ciebie, przecież to dla Ciebie. Po prostu nie wiedzieliśmy, jak masz na imię, ale zrobiliśmy to dla Ciebie. Stoi tutaj ten bożek, ten posąg dla nieznanego Boga. To jesteś Ty. Na wszelki wypadek mamy też takie zabezpieczenie z tej strony. Nie? Ale Paweł, co to jest ciekawe, że to mówi o takim rodzaju niepewności w życiu człowieka. Nie? Bo wiecie, jak spotykamy ludzi na ulicy, którzy są bardzo pochłonięci religijnością. Oni całe swoje życie poświęcają na tym, żeby służyć komuś, jakimś Bogu, ale mają taką niepewność w sercu. A co będzie? A czy, tak jak ja byłem uczony, gdy byłem młody w kościele katolickim, to jest tak, że Bóg ma taką wagę w ręce i tam na tej wadze są dobre i złe uczynki, które przeważą, to zależy od tego, jaka będzie moja przyszłość. I ludzie mają taką niepewność. Zawsze zastanawiałem się, ile ja jeszcze mogę robić złych rzeczy, żeby nie przeważyć tej szali, żeby już było po mnie? Albo też pojawiały się takie myśli, no dobrze, ale ile tych dobrych rzeczy muszę zrobić, żeby przeważyć te moje złe rzeczy, żeby móc stanąć przed Bogiem i powiedzieć, widzisz Boże, zasłużyłem na to, żeby być teraz z Tobą, nie? Jest taki rodzaj niepewności w życiu człowieka. I Paweł przychodzi i mówi tak, wiecie, ja widzę was tutaj, Ateńczycy. Widzę, jak bardzo szukacie Boga, jacy jesteście gorliwi w tym wszystkim. Ale pozwólcie, że opowiem wam o kimś, kto
jest odpowiedzią na wszystkie problemy. Jest rozwiązaniem każdej sytuacji. Pozwólcie, że, i to jest, bardzo mi się podoba to określenie, pozwólcie, że zdejmę nie z nieznanego i zostanie tylko znany. Pozwólcie, że ja powiem wam o tym, co, powiem wam te rzeczy o tym Bogu, który przestanie być nieznany i zostanie znany. Zdejmę nie z nieznanego i zostanie tylko znany. I Paweł zaczyna mówić im o Chrystusie, mówić im o tym, kim on jest, co uczynił, co zrobił. I o tym czytamy od, właśnie od 22 wersetu, to mowa Pawła, do 34 wersetu. Możecie sobie to później na spokojnie przeczytać w domu. Jak niesamowicie Paweł prowadzi to nauczanie, jak ich naucza i mówi im od podstaw. To jest ciekawe, że oni byli tacy, że tak powiem, chętni do tego, żeby dyskutować, rozmawiać, że Paweł nawet wykorzystuje w tej mowie ich własnych filozofów, powołuje się na ich własnych filozofów, żeby oni chcieli go słuchać. I wiecie, to jest ciekawe, bo on powołuje się na Epimenidesa z Krety, który żył 600 lat przed Chrystusem. On się też znajduje w Tytusa 1,12. Wiecie, bo to jest takie ciekawe, że ten filozof to jest właśnie, nawet dzisiaj w filozofii, psychologii się mówi o nim, o tak zwanym paradoksie Epimenidesa. Bo to jest ten paradoks, który oznacza, że jednocześnie się mówi prawdę i kłamiąc. Czyli albo jednocześnie mówi się prawdę i kłamstwo. I, bo w Tytusa 1,12 jest powiedziane, Kreteńczycy zawsze łgarze. Epimenides był Kreteńczykiem. I on o sobie mówi, że i wszyscy, którzy stamtąd pochodzą, zawsze łgarze. Czyli jednocześnie mówi prawdę i jednocześnie kłamie. I to jest ten paradoks, który, na którym dzisiaj też, który do dzisiaj jest wykorzystywany. Mówi się o tym i studiuje się ten temat. Ale wiecie, ale Paweł w tej mowie, w tym jak naucza ludzi, powołuje się właśnie na tych filozofów greckich. I mówi im o Chrystusie, po to, żeby ich przyprowadzić do Chrystusa, żeby tych słuchaczy sprowadzić do Chrystusa i później mówi o tym, po tym przeprowadzając tych wszystkich ludzi, zaczyna mówić o Chrystusie, kim on jest, co uczynił i że przyjdzie i że Bóg to potwierdził, to kim on jest poprzez zmartwychwstanie. Że to nie był tylko człowiek, który przyszedł i sobie tam opowiadał, czynił jakieś rzeczy, ale żeby potwierdzić prawdziwość jego nauczania, jego dzieła, Bóg wskrzesił go z martwych. Jego grób dzisiaj jest pusty, bo on jest w niebie. Wiecie, i to jest ciekawe, bo gdy pomyślimy, że wszyscy przywódcy religijni, którzy kiedykolwiek byli, jakiejkolwiek religii, oni do dzisiaj leżą w grobach swoich. Się rozkładają, czy rozłożyli się już tam. Ale grób Chrystusa jest pusty. On zmartwychwstał. Bóg wskrzesił go. I on żyje. I Paweł po tym wszystkim, jak zaczął mówić o Chrystusie, no i oczywiście chciałoby się powiedzieć, że i wtedy wszyscy ci, którzy go słuchali, zaczęli rwać włosy z głowy w pokucie, zaczęli burzyć wszystkie bożki, zaczęli oddawać cześć jedynemu żywemu Bogu. No, ale tak nie było. Tak nie było, bo w 32 wersecie słyszymy, a gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchać innym razem. O czym ty nam tu opowiadasz? Czyż wiemy dobrze, uczyliśmy się tyle lat, że jak człowiek umiera, to jest martwy. A ty nam mówisz o jakimś zmartwychwstaniu, to jakieś bajki nam tu opowiadasz, w ogóle co to za jakieś brednie. I nie chcieli go słuchać. Ale Paweł, na szczęście byli mężowie niektórzy, którzy przyłączyli się do niego i uwierzyli. Zawsze mowa o Chrystusie, mowa o krzyżu powoduje, że coś zmienia się w życiu człowieka. Jedni oczywiście będą ziewać, śmiać się, będą mówić w ogóle, co ty nam tutaj opowiadasz. Ale są też tacy, którzy będą chcieli słuchać. I Bóg ich zmieni. Mowa o krzyżu ma moc zmieniać życie człowieka. Krzyż ma ogromną moc. To, co wydarzyło się na krzyżu, ma ogromną moc dla nas dzisiaj, bo tam dokonało się coś niesamowitego, dokonało się odkupienie całego świata. I Paweł wiedział o tym, dlatego wiedział, że wiecie, tutaj w Atenach on opowiadał o różnych rzeczach, o filozofach,
I czytamy, że w 33 wersecie i Paweł wyszedł spośród nich. I co zrobił? Poszedł do Koryntian, do Koryntu. Stamtąd wyszedł do Koryntu i tam zaczął nauczać. I to jest ciekawe, bo Paweł spędził w Koryncie 18 miesięcy. Wyszedł z Aten, udał się do Koryntu i tam głosił i tam nauczał słowo. I właśnie przyjeżdżając właśnie do Koryntu, on powiedział te niesamowite słowa. Pierwszy liście do Koryntian, w drugim rozdziale. Że albowiem uznałem nic i niczego nie... To może przeczytajmy, żeby mieć dokładnie, jak to jest powiedziane. W drugi rozdział, werset pierwszy, pierwszego listu do Koryntian, Paweł mówi tak. Również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie wszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwie nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Po swoich doświadczeniach w Atenach, po tym, czego tam doświadczył, o tego, jak ludzie się odwracali, śmiali się i mówili, on powiedział, gdzie? Mowa, niesamowite mowy, jakieś nie wiadomo co, mądrości tego świata są niczym w porównaniu do Chrystusa i do ukrzyżowanego, do mowy o krzyżu. Wiecie, i Paweł spędził tam w Koryncie 18 miesięcy. Od 51 do 51-52 rok mniej więcej po Chrystusie. I potem wyjeżdża. I przyjeżdża Apollos z Efezu do Koryntu i tam zaczyna prowadzić ten kościół. Bo Paweł jakby go wyznaczył na swojego następcę tam. I wiecie, Paweł później w 56 roku, gdy po Chrystusie, no to tak naprawdę 4 lata po tym, jak wyjechał z Koryntu, będąc w Efezie, dowiaduje się o tym, co się dzieje tam w Koryncie. I postanawia napisać list. Bóg mówi, oj, coś tam się dzieje w tym moim kościele. Pawle, pozwól, że użyję Ciebie do tego, żeby dać to słowo, aby ich pouczyć, aby ich napomnieć, aby przekierować ich na właściwe tory. Bo musimy sobie zdawać sprawę, że Korynt to było takie bardzo specyficzne miasto. I to było miasto portowe i tam przewijały się różnego rodzaju kultury, różnego rodzaju, wszystko tam można było znaleźć, jak w miastach portowych. Nie wiem, czy to było bardzo zepsute miasto, to też trzeba sobie powiedzieć. Do dzisiaj funkcjonują pewne określenia, które się wzięły stamtąd właśnie. Nie wiem, czy słyszeliście takie określenia jak Córy Koryntu, który jest jakby określeniem kobiet lekkich obyczajów, czy jak to tam nazwiemy, prawda? Ale też jeden z... To jest właśnie ciekawy Arystofanes, który był twórcą komedii staroantyckiej, on powiedział takie słowa, bardzo znamienne. Nie każdy mężczyzna jest na tyle silny, by udać się do Koryntu. To pokazuje, jak bardzo zepsute było to miasto. Ale Paweł przyszedł do tego miasta i zaczyna tam głosić słowo, mówić o krzyżu. Moc krzyża ma niesamowitą moc, bo nagle tam kościół powstał w tym mieście, w którym były różne świątynki, różnych bożków. Były te świątynie Afrodyty, Apollosa i te inne takie, które działy się tam potworne rzeczy. Nie będziemy teraz o tym wszystkim mówić. Ale tam w tym miejscu Paweł z mową o krzyżu zakłada kościół. I to jest ciekawe dla mnie, że Paweł, pisząc ten pierwszy i drugi do Koryntian, on zobaczcie, założył kościół w Koryncie, ale teraz poprzez te listy chce wyrzucić Korynt z kościoła. Czyli ten świat, te światowe takie podejście do życia i to, co ten świat próbuje wtłoczyć w kościół, on to stara się wyrzucić stamtąd i naprawia to wszystko. I wiecie, i to jest ciekawe, że gdy czytamy ten list, pierwszy list do Koryntian, widzimy, możemy się chwycić za głowę, o matko, jakie tam rzeczy się dzieją. A przecież to dopiero było kilkadziesiąt lat po tym, jak Jezus chodził po ziemi. To było jeszcze świeże wszystko. A tyle tam się dzieje problemów w tym mieście, w tym kościele. Teraz pomyślę, ejku, a co dopiero teraz, 2000 lat po tym, jak Jezus odszedł, I my się dziwimy, że mogą być problemy w kościele? Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma idealnego kościoła. Nawet jeżeli znajdziesz idealny kościół, to pastor Schaller kiedyś powiedział, to w momencie, gdy tylko przekroczysz jego próg, to przestanie on być idealny, bo ty tam wszedłeś. Problemy się zdarzają.
Tylko pytanie jest, w jaki sposób rozwiązujemy te problemy. W jaki sposób do nich podchodzimy. I Paweł tutaj w tym liście jasno precyzuje i mówi, krzyż Chrystusa jest rozwiązaniem. Krzyż i to, co ten krzyż oznacza, co ze sobą niesie, jest rozwiązaniem. I wiecie, to jest niesamowite, że już od pierwszych wersetów, w pierwszym rozdziale, Paweł nazywa Koryntian, mówi do nich, wy jesteście święci i poświęceni. Nie. Ktoś, gdy przeczytałby cały ten list, zobaczył, jakie tam rzeczy miały miejsce, o których za chwileczkę sobie powiemy, powiedziałby, Pawle, czy ty wiesz, co ty mówisz? Ty mówisz do nich, że oni są święci i poświęceni i w wersecie 8 nawet mówisz, że pomimo tych problemów, które oni mają, to wskazujesz na to, że jaka ich jest pozycja w Bogu, kim oni są dla Boga i że Bóg cały czas jeszcze nad nimi pracuje, nie dokończył dzieła, ale Pawle, czy nie powinni zrobić jakiś, wiesz, no, chociażby jakiś wykluczeń, że powiedzieć, że święci i poświęceni jesteście tylko ci, którzy żyjecie świętym, pobożnym życiem? A ty mówisz, że wszyscy jesteście święci, poświęceni? Jako cały ten Kościół? Krzyż zmienia wszystko. Wiecie, i w pierwszym już rozdziale jest, nawet tutaj jest, pamiętajcie, że te nagłówki nie są natchnione, no bo one zostały dodane po to, żeby te trochę niektórym ułatwić, niektórym utrudniają, ale nawet tutaj przed 18 wersecie w Bibliach brytyjskich, czyli tak zwanych tysiąc lat, w Brytyjkach, czyli Bibliach warszawskich, no, jest taki tytuł Moc Krzyża. Moc Krzyża. Bo mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienie, jest mocą Bożą. I Paweł przychodzi i mówi do nich tak, słuchajcie, pierwszy problem, który tutaj Paweł wskazuje, to jest problem jakiś z przywództwem, rozłamu w Kościele. Jedni mówią, że ja jestem apollosowy, ja jestem pawłowy, ja mogę być jeszcze kefasowy, ja jeszcze taki, jeszcze inny, jeszcze tak. I o co tu zrobić? Wiecie, najbardziej ciekawe dla mnie jest to, że to nie ci przywódcy walczyli ze sobą o to, kto będzie tam na czele. Ale to ludzie mieli swoje preferencje. A, bo ten jest świetnym mówcą, a ten jest przystojny, a ten może pięknie gra, a ten może gra świetnie w tenisa, czy cokolwiek. Nie? Jest mnóstwo różnych preferencji ludzie mają i dlatego w pewnym kierunku się ustawiają i tak mają swoje preferencje. Ale Paweł do nich mówi, słuchajcie, to wszystko nie ma sensu. Takie nasze preferencje, nasze wszystkie rzeczy, takie, to nie jest rozwiązanie. Co jest rozwiązanie? Krzyż Chrystusa. Dlatego w liście w trzecim rozdziale od 5 wersetu Paweł mówi tak. Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, ale wzrost daje Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Paweł daje rozwiązanie po prostu nieprawdopodobne. Mówi, słuchajcie, to nie chodzi o to, kto to jest Apollos, kto jest Sylas i tak dalej. Chrystus się tylko liczy w tym wszystkim. Chrystus, który tak naprawdę oddał swoje życie. Dla niego nie było ważne, czy ludzie go przyjmują, czy go nie przyjmują, czy ludzie plują na niego, gdy szedł z tym krzyżem. Po prostu szedł z krzyżem na Golgotę, żeby tam swoje życie oddać. Za ciebie i za mnie. I za tego, który ma takie preferencje, za tego, który ma takie preferencje, za tego, który lubi tego, za tego, który lubi tamtego. On złożył swoje życie. I przywódcy są ludźmi, którzy składają swoje życie za tych, których Bóg im powierzył, żeby prowadzić ich. I to jest coś, to jest rozwiązanie, że ci przywódcy są tylko sługami, a liczy się Chrystus, który co zrobił? Wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi i oddał swoje życie za nas. To jest rozwiązanie. I mówi do tych ludzi w Koryncie, Paweł mówi, słuchajcie, nie patrzcie na ludzi, nie patrzcie na Pawła, Sylasa, Apollosa, innego takiego. Patrzcie na Chrystusa. Na krzyż. I co to oznacza dla nas? Oznacza
Kogoś, kto składa swoje życie za innych. Kogoś, kto składa swoje życie za innych. Bo rozwiązaniem tego problemu jest krzyż. Dlatego my zamiast tutaj wspierać się, kto jest taki, kto jest lepszy, kto jest może gorszy i tak dalej, mieć taką preferencję, módlmy się o tych przywódców. Módlmy się o tych, których Bóg stawia przed nami. Wiecie, i ktoś kiedyś fajną rzecz powiedział, że rozwiązanie problemu jest na taką odległość ode mnie, jak odległość moich kolan do podłogi. Ja się modlę i proszę Boga, żeby On mi pomógł w tym wszystkim. Żeby On dał mi rozwiązanie tych problemów. Wiecie, później Paweł mówi w 6 rozdziale o kolejnych problemach, które tam były w Kościele i mówi o tych procesach między chrześcijanami. Nie? Od 1 do 8 wersetu. I mówi, bo było dwóch ludzi, którzy się nie mogli dogadać ze sobą. I co zrobili? Poszli do prawnika i no to ty rozsądź między nami. I Paweł mówi, tu nie chodzi o paragrafy, ale chodzi o duchową rzeczywistość. Nie? Potrzebujemy Boga, który nas nauczy, jak rozróżniać to, co dobre, od tego, co niedobre. Nie potrzebujemy ludzi w świecie, prawników, którzy będą nam mówić, co jest dobre, co nie jest dobre, ale potrzebujemy Boga, który nam powie. I wiecie, i to jest niesamowite, że Paweł zawstydza tych wszystkich ludzi, którzy się procesowali tam, bo mówi do nich, że słuchaj, rozwiązanie szukacie u niewierzących? A może, tak jak tutaj powiedział w 7 wersecie, czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie poniesiecie? Wow, mocne słowa. Jak macie mnie znienawidzić, to pamiętajcie, ja tylko cytuję to, co jest powiedziane. Czemu macie szkody nie ponieść? Zobaczcie, Jezus będąc niewinnym, na krzyżu cierpiał za ciebie i za mnie. Poniósł moje winy, moje grzechy na swoim ciele, będąc niewinnym. A teraz ja domagam się za wszelką cenę swoich praw, swoich rzeczy, a Jezus złożył swoje prawa. Wyparł się tego, być nazwany, wiecie, wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się człowiekiem i oddał swoje życie za nas. Krzyż Chrystusa. Wow. Czy nie powinniśmy przychodzić do Boga i prosić Go, żeby pokazał mi, jaka jest Jego wola w moim życiu, w mojej sytuacji? Czy ja powinienem walczyć o swoje własne ego, żeby moje ego było połechtane, żebym się czuł dobrze? Czy może, jak jest taka sytuacja potrzeba, to czy nie raczej powinienem krzywdy cierpieć? Czemu szkody nie ponieść? To mi przypomina, nie wiem, czy kiedyś wam to już opowiadałem to, ale takiego znajomego, który w Stanach podżerował komuś kredyt w kościele i znaczy on był z kościoła i podżerował swojemu znajomemu kredyt i niestety tamten człowiek zniknął przez kredyt. No i teraz właśnie on mówi, że tak się długo modlił, co mam teraz zrobić w tej sytuacji? No, iść do sądu i nie wiem, ścigać go o te pieniądze i tak dalej. Ale wiecie, ja nie mówię, że to jest reguła, że trzeba tak robić, nie? Ale on postanowił, tak przed Bogiem stanąwszy, powiedział, że okej, będę spłacał ten kredyt. Zgodziłem się podżerować, będę teraz spłacał. I spłacał, co miesiąc. Mówi, że chyba 3 lata to robił. Widzisz, co się spłacił, później zapomniał o tym wszystkim. I chyba po kilku latach później ten człowiek znowu się pojawił w jego otoczeniu. I on go zobaczył. I wtedy dowiedział się od kogoś, że on spłacił za niego cały ten kredyt. Wiecie, co spowodowało w jego życiu? Po prostu normalnie był tak skuszony, tak złamany, że powiedział, ja chcę poznać tego Boga, którego ty wyznajesz. Chcę go poznać. I nawrócił się. I potem oddał mu wszystkie te pieniądze i wszystko wróciło do normy. Ale ten człowiek teraz jest zbawiony, bo zobaczył świadectwo tego człowieka, który zastosował w swoim życiu akurat ten werset. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie poniesiecie? Wiecie, krzyż. Wiecie, to jest niesamowite, że Bóg widzi wszystko i On rozprawi się z rzeczami, które są przeciwko nam. Prawda? Ale On widzi wszystko. Tylko my możemy Mu zaufać i oddać Mu to wszystko. Powiedzieć, Boże, Ty widzisz, co się dzieje. Proszę Cię, zrób coś w tej sytuacji. I On wie dokładnie, co najlepiej zrobić. On lepiej się rozprawi niż my.
Pamiętacie Szymego, który złorzeczył Dawidowi, bluźnił, przeklinał mu, i żołnierze jego chcieli po prostu w mocy takiego ciała wyciągnąć miecz i powiedzieć: Dawid, Dawidzie, pozwól nam, że, jak oni tam powiedzieli, zabijemy tego zdechłego psa. Nie? Tak powiedzieli o człowieku, który bluźnił Dawidowi. A Dawid powiedział: o nie, postawcie go. Może to Bóg go tutaj postawił, żeby utemperować trochę moją pychę, moją dumę. Wszyscy czekają, karawana idzie dalej. Idziemy, ja idę dalej za Bogiem. Ja będę słuchał i służył Boga. Nie będę się zajmował mieszaniem, to Bóg się niech tym zajmie. I rozwiązanie. Chrystus, który będąc na krzyżu, złożył swoje życie za nas. Ten, który nie miał żadnego grzechu, za nas stał się grzechem, jak Biblia mówi. To jest rozwiązanie niesamowite. Wiecie, i później ten niesamowity przykład z 5 rozdziału, gdy jest mowa o tym wszeteczeństwie, o tym człowieku, który współżył z żoną swojego ojca. I Paweł mówi: słuchajcie, no rozwiązaniem tego problemu nie jest pobłażanie, udawanie, że nic się nie dzieje. Krzyż jest radykalny. Krzyż wziął grzech i rozprawił się z grzechem raz na zawsze. I dlatego krzyż, dlatego daję wam rozwiązanie, którym jest właśnie krzyż, który nie udaje, że grzechu nie ma, że grzech gdzieś tam można zamieść pod dywan i tak dalej, ale krzyż woła: ja zapłaciłem za ten grzech. Ja chcę, dokonałem niesamowitej operacji, rozdzielając to, co dobre, od tego, co złe. I dlatego Paweł mówi: potrzebujecie w tym wszystkim pokuty i zasmucenia i odwrócenia się od tego wszystkiego. I nawet Paweł sugeruje, że mówi, że powinniście tego człowiekowi oddać, tam Biblia mówi, na zatracenie diabłu, oddać takiego szatanowi. Nie? Chodzi o to, żeby wykluczyć tego człowieka z kościoła. Dlaczego? Bo w kościele jest ochrona, jest błogosławieństwo, jest modlitwy świętych, którzy się modlą o siebie nawzajem, jest ten parasol ochronny ciała Chrystusa. I Paweł mówi: pozwólcie mu iść do świata. Niech idzie do świata. Niech doświadczy, co w tym świecie się dzieje. I może wtedy zapamięta, przypomni sobie: wow, a tam w ciele Chrystusa, w kościele, ja byłem niesamowicie pod wspaniałą ochroną. Wiecie, gdy myślę o synu marnotrawnym, który wziął od ojca te wszystkie należną sobie część majątku i poszedł roztrwonić to wszystko. I roztrwaniał do tego stopnia, że wszystko roztrwonił. I co zrobił ojciec? Wysyłał mu kanapki? O, syneczku, bo ty biedny jesteś, nie masz co jeść, to ja ci będę kanapki wysyłał. Albo ci wyślę trochę pieniędzy, ci, nie wiem, PayPalem, albo ci na konto wpłacę i będziesz miał, żebyś miał trochę, żebyś głodował, żebyś nie głodował, przepraszam. Nie, on czegoś takiego nie zrobił. Pozwolił temu synowi upaść i zaryć twarzą w glebę, żeby doświadczył tego, co tak naprawdę stracił, będąc w domu ojca. I żeby, tak jak Biblia mówi, wejrzał w siebie i szybko wrócił do domu swojego ojca. I czasami właśnie jest tak, że tutaj w tym konkretnym przypadku Paweł mówi: wydalcie tego człowieka z kościoła. Niech doświadczy, co to znaczy żyć bez kościoła, bez tego wsparcia, bez ochrony. Niech zaryje w tą twarzą w glebę i może wtedy zapragnie wrócić do domu ojca. I wiecie, co się wydarzyło, gdy Paweł pisał drugi list do Koryntian, który był pisany w tym samym roku, co pierwszy. Tak niecały rok był odstępu między jednym a drugim listem. To jest istotne. Bo czasami nam się wydaje, że to musi minąć nie wiadomo jak długo. Ale i pierwszy, i drugi list do Koryntian był napisany w 56 roku. Niecały rok odstępu między jednym a drugim. I Paweł w drugim liście do Koryntian pisze do ludzi, wstawiając się za tym człowiekiem, którego wydalili w drugim rozdziale od 5 do 8 wersetu. I on mówi, wstawia się za tym człowiekiem i mówi: przyjmijcie go z powrotem już. On pokutował, on tak naprawdę upamiętał się z tego, odwrócił się od grzechu i teraz proszę was, przyjmijcie go z powrotem do kościoła, do ciała Chrystusa. On doświadczył, co to znaczy. Odwrócić się od grzechu. Bo na krzyżu jest drastycznie został dokonany dokonana ta operacja na grzechu. Chrystus się rozprawił z grzechem. Wiecie, i to jest niesamowite, bo gdy myślimy i patrzymy na tą historię, na tego człowieka, który tak grzeszył i
I krzyż sprawił, że ten człowiek wrócił z powrotem, oczyścił, odpokutował. I to jest właśnie łaska i miłość i troska o człowieka. To, co Paweł pokazuje nam tutaj. Ten człowiek został wykluczony, ale potem Paweł mówi, przyjmijcie go z powrotem. On potrzebuje tego. Potrzebuje ciała Chrystusa, potrzebuje tego, żebyś był. Bo krzyż zmienia myślenia, zmienia człowieka. I człowiek już zupełnie inaczej myśli. Gdy patrzymy na krzyż, na to, co wydarzyło się na krzyżu, to zmienia całkowicie nasze pojęcie, nasze myślenie i nasz sposób życia. Bo krzyż, na nim wydarzyło się coś wspaniałego i krzyż ma dzisiaj moc. Wiecie, oczywiście krzyż jest pusty dzisiaj, bo Jezusa tam nie ma. Dlatego zawsze, jak widzę w różnych miejscach te krzyżyki z wiszącą jakąś figurką, to zawsze mam ochotę powiedzieć, ale Jego już tam nie ma. On już nie ma go tam na tym krzyżu. On zmartwychwstał. Jego nie ma tam. Gdzie patrzycie? On już jest w niebie. Poprawić swego Ojca i przygotowuje miejsce dla nas, dla swoich. On kiedyś przyjdzie, powróci po swój lud, zabierze nas do siebie. Ale dzisiaj go nie ma tam na krzyżu. Czasami chce się aż wołać. Znam niektórych te świadectwa, niektórych ludzi, którzy się tak radykalnie nawrócili, że gdziekolwiek się pojawili i widzieli właśnie tam figurkę na krzyżu, to potem ją odłupywali, odrywali i tak dalej, żeby tylko nie wisiało. No, znam też takich ludzi. Ale wiecie, krzyż dzisiaj to też troska o mojego brata, o moją siostrę, o to, żeby ich pozyskać. Bo to, co Paweł tutaj mówi, zaleca w przypadku tego człowieka, nie było po to, żeby go zniszczyć, ale po to, żeby go pozyskać. I to się udało. I to jest niesamowite. I krzyż ma ogromną moc. I wiecie, ja jestem przekonany o tym, że my musimy pamiętać o tym wszystkim, żeby w naszym życiu, w naszych sytuacjach, którymi się zmagamy, spotykamy, problemami, które mamy, żebyśmy zawsze patrzyli na krzyż. I szukali rozwiązania dokładnie tam, u krzyża Chrystusa, nie? Który złożył swoje życie za ciebie i za mnie, za nas. Abyśmy mogli żyć, abyśmy mogli być wolnymi tak naprawdę. I to jest wspaniałe, że zobaczcie, to jest niesamowite, że niebo jest żywo zainteresowane tym, co się wydarzyło na krzyżu. Jezus ma rany na swoim ciele, które są i będą. W objawieniu czytamy, że On jest tym barankiem jakby zabity, który cały czas ma ślady tego ukrzyżowania. Jezus, gdy się pokazał apostołom, pokazał się Tomaszowi w uwielbionym ciele będąc, miał rany na swoim ciele. Mimo, że już był w uwielbionym ciele. To miał te rany. Niebo jest żywo zainteresowane tym, co się wydarzyło na krzyżu. Piekło drży na myśl o krzyżu, bo tam szatan został pokonany. Raz na zawsze, na wieki. Ale zobaczcie, jak wiele ludzi lekceważy krzyż. Dlatego my, jako wierzący ludzie, powinniśmy tym bardziej poważnie podchodzić do tego, co się wydarzyło na krzyżu. Nie lekceważyć tego, co tam się dokonało. Bo to jest coś, co zmieniło całkowicie nie tylko nasze życie, ale każdego z nas. Ale zmienia świat, zmienia nas. Krzyż Chrystusa. Natomiast, wiecie, dzisiaj przeczytałem taki artykuł w internecie odnośnie tego, że tam jeden z kościołów, jeden z kościołów zmienia w ogóle doktrynę po to, by wygrać we współzawodnictwie z innymi denominacjami w walce o duszę ludzi. Tak myślę sobie, jaka walka o duszę ludzi? W sensie, jeden kościół ma konkurować z innym kościołem o zbawionych? My będziemy iść na cały świat i głosić Ewangelię, głosić krzyż Chrystusa, a nie walczyć z innym kościołem, który jest obok. Kto ma więcej zbawionych pozyska? No mamy iść i głosić. I to jest najważniejsze w naszym życiu. A nie jakaś rywalizacja, kto więcej, kto mniej, kto lepszy, kto ma lepsze metody, kto ma gorsze metody. My idziemy i głosimy krzyż Chrystusa. Tak jak Paweł powiedział, uznajemy nie znać nic innego między wami jako Chrystusa i to ukrzyżowanego. I tylko to się liczy. Nie liczy się moje ego, moje jakieś takie, a liczy się krzyż Chrystusa. Wow. Amen?